Wyobraźcie sobie miasto, w którym żyje 30 milionów ludzi, położone na dwóch kontynentach. Niegdyś Konstantynopol, w czasach Bizancjum najliczniejsze miasto świata, obecnie największe w Europie. Witajcie w Istambule. A więc w tym momencie patrzymy na najstarszą część Istambułu. Ta część to był oczywiście dawniej Konstantynopol. Sprawdźmy, czy rower jeszcze stoi. Oczywiście stał całą noc. Pierwsza dobra wiadomość jest taka, że nikt nie ukradł roweru. A druga, że jadę teraz na dzielnicę Balat. Jest to dzielnica w Stambule. Dzielnica żydowsko-grecko-armeńska, która jest ponoć piękna, ponieważ każda z tych nacji, która tam zamieszkiwała, wymieniona przed chwilą, pozostawiła po sobie ślad. Po drodze mijamy Sayara Burnu Park. Mamy tutaj taki cypel, z którego możemy podziwiać panoramę Stambułu. Mamy tutaj cieśninę Bosfor. Sporo wędkarzy. I taki charakterystyczny punkt w Stambule, czyli napis Stambuł, przy którym można sobie zrobić focie. Oczywiście z panoramą Istambułu w tle. A więc, tak szczerze powiem wam, że trochę jestem rozczarowany. Nie powiem, jest tu ładna zabudowa, są ślady innych kultur. Większość obiektów widać, że jest... jak to powiedzieć, adoptowana do jakichś celów, które nie spełniają ich dawnych funkcji, tak jak tutaj chyba jakiś był kościół, teraz wisi flaga turecka i nie wiem, co tam się znajduje, ale wcześniej widziałem obiekty, w których są jakieś szkoły, ale no widać po prostu na co chwila jakieś ślady obcych kultur. Tutaj mamy kultur obcych, źle się wyrażam, kultur nietureckich. Tak szczerze mówiąc, wszyscy wychwalają to miejsce, a moim zdaniem, wiecie, jestem szczery, dupy nie urywa.
jest troszeczkę inna zabudowa niż w pozostałych częściach Istambułu, aczkolwiek w Istambule i tak na każdym kroku widać to przenikanie się różnych kultur. Hagia Sofia jest doskonałym tego przykładem. Tutaj spodziewałem się czegoś więcej, no ale krótki spacerek, a raczej przejażdżka rowerem nie zaszkodzi, chociażby dla sportu. Ja oczywiście rozumiem, że z historycznego punktu widzenia to miejsce ma duże znaczenie i pewnie gdybym miał internet i chodziłbym i wiedział, że konkretnie to miejsce było tym, a tym, to miałbym z pobytu na dzielnicy Balat większy pożytek, a ponieważ z tym internetem jest problem w Turcji, jest drogi, a z Wi-Fi jakoś jest tylko jedno miejsce, gdzie jest otwarte Wi-Fi, znalazłem, a chodzenie po knajpach za każdym razem, no nie mogę zaparkować auta pod jakąś knajpą, tak jak robiłem to w Grecji i przez całą noc na przykład ładować film albo cały wieczór siedzieć i pozyskiwać te informacje, które potrzebuję odnośnie obiektów, które będę zwiedzał następnego dnia. A więc gdybym miał ten internet, pewnie wycieczka po tej dzielnicy byłaby bardziej wartościowa, ale jeżeli chodzi o aspekt wizualny, to jestem troszeczkę rozczarowany, bo myślałem, że będzie tutaj ładniej. Troszeczkę to wszystko zaniedbane jest. Ja wiem, że większość osób prowadzi kanał na YouTubie w ten sposób, że są same ochy i achy i pokazuje jakąś piękną kamienicę. Jest tutaj kilka takich fajnych kamienic i gdzieś tam poza kadrem leżą śmieci albo jakaś rozsypująca się kamienica, ale no to nie jest tego typu kanał. To nie jest kanał, w którym pokazuje, jaki świat jest piękny, a wszystko co brzydkie zasłaniam. Ja nie pokazuję tutaj świata przez różowe okulary, pokazuję wam świat takim, jaki jest, bo tak jak ja jestem szczery, tak szczery jest mój kanał. I oczywiście są miejsca bardzo bardzo kolorowe, bardzo ładne, tak jakbym zrobił kadr tylko na tą restauracyjkę albo tylko na tą kamienicę, ale już nie wziął pod uwagę tego obok, to można by tutaj nakręcić naprawdę wow materiał, ale to byłoby wbrew mojej naturze. Ja nie pokazuję świata przez różowe okulary. No jest tutaj ładna kamienica, kolejna kamienica, no, za dużo powiedziane. Fragmenty, takie powiedzmy plomby pomalowane ładnie, a reszta nie robi wrażenia, bynajmniej nie robi wrażenia na mnie. Są elementy, które wyglądają pięknie. Hello! Myślę, że najładniejszym widokiem na tej dzielnicy jest ta pani jadąca z zakupami. No, serio. To była najciekawsza rzecz, jaką widziałem na tej dzielnicy. No tak troszeczkę pod turystów pomalowane, niektóre kamienice ładnie postawili, kilka stoliczków, krzesełka, jakieś smerfy. No fajnie, zrobić sobie fotę na Instagrama, jakaś laska przyjdzie, zrobić sobie fotę na Instagrama. Oczywiście, no wiem, że historycznie jest to ważne miejsce,
ale nie opowiem wam. Nie wiadomo czego, nie będę z rękawa wyciągał historii, których nie znam, bo nie mam internetu. A więc wygląda na to, że to jest obiekt, który wzbudza największe zainteresowanie, ponieważ któraś już wycieczka przybywa właśnie w to miejsce. Wszyscy robią sobie foty. Ja nie wiem, gdzie jestem. Ale napiszę wam. Bo sam jestem ciekawy. A więc okazuje się, że ten obiekt, który wzbudza największe zainteresowanie i wszyscy pędzą tu jak do Mekki, jest grecką szkołą. To była grecka szkoła i ponoć nadal jest, tylko teraz uczą się tutaj Turcy. Była to, z tego co się dowiedziałem, szkoła logiki. Ale może dowiem się coś więcej na ten temat, to wam jeszcze napiszę. I tutaj mamy kolejny punkt, przy którym wszyscy robią sobie zdjęcia. Nie wiem, mam jakąś ochotę odczarować troszeczkę to miejsce, ponieważ wchodzimy teraz do góry. Wow. Fajne kolorki. Schodzimy na dół. I to są zwykłe schody, które po prostu mają fronty pomalowane na różne kolory. No i do tego deseczki przykręcone, pomalowane na różne kolory. Kamienie. Tutaj powieszono kilka parasolek. Jakieś pomarańcze leżą. No i też już robią robotę, żeby była super fota na Insta czy inne Facebooki. Tak wygląda rzeczywistość. No ale żeby nie było, przy dzielnicy Balat mamy obiekt warty odwiedzin. Nie jest to ani grecki, żydowski, ani armeński kościół, a bułgarski. Sveti Stefan. No jak widzimy, z 1898 roku. Ma bardzo ciekawy symbol, który od razu kojarzy mi się z masonami. Oczywiście pewnie nie ma z tym nic wspólnego, po prostu moje skojarzenie. Ale fajnie byłoby dowiedzieć się czegoś więcej na temat tej symboliki. Kazał, żeby ściągnąć czapkę. Oczywiście ja zaaferowany nagrywaniem zapomniałem, że powinienem to zrobić, wchodząc do kościoła.
Jak tutaj będziecie, to nie zapomnijcie wejść schodami na górę, bo mamy bardzo ładny widok na kościół. Mamy tutaj sklepik z naprawdę pięknymi rzeczami. Zobaczcie. Ja kupiłem 3 takie notatniki. O 35 lir sztuka. A tutaj właśnie zaczęło się nabożeństwo. No i ta cerkiew naprawdę robi wrażenie. Mam wrażenie, że pierwszy raz widzę tego typu cerkiew. Wszystkie były inne. Ta ma coś w sobie, czym się wyróżnia. Także jeżeli będziecie na Balacie, na dzielnicy Balat, to na pewno musicie odwiedzić to miejsce. No i obok bułgarskiej cerkwi mamy widok na wdzierającą się w Stambuł cieśninę Złoty Róg, co też będzie dla Was punktem orientacyjnym, gdzie znaleźć ową cerkiew, jakbyście mieli taki problem jak ja z internetem. Jeszcze znalazłem fajne miejsce, żeby kupić kilka prezentów małych. Ceny, jak sami widzicie, są atrakcyjne. Można znaleźć coś ciekawego. Tutaj zajdę coś zjeść, bo widzę, że jak lokalni tutaj jedzą, to pewnie są dobre ceny. No i zamówiłem coś takiego, to się nazywa Sweet Borage, przynajmniej tak mi powiedziano. Oczywiście tego herbatka, którą bardzo polubiłem. Bardzo dobre w smaku. Troszeczkę przypomina to grecką pitę w smaku. Bo nie wiem, do czego to porównać. No to ja już mam plecak pełen prezentów, ale zobaczcie, co tutaj można jeszcze kupić ciekawego. Oliwki w dobrej cenie, dużo tańsze niż w Grecji, bo widzę, że najtańsze można kupić za 75 lir, czyli 3,5 euro
Za kilogram oczywiście. Zobaczcie, jakie kolorowe też są oliwki. Sery. Orzechy. Słodycze. Właśnie to mi się podoba w Turcji, że tutaj wychodzisz i na każdym miejscu znajdziesz coś ciekawego. No, thank you. Maybe later. Yeah. Maybe later. Thank you. Thank you very much. From Poland. Wyjeżdżam właśnie ze Stambułu, ale zobaczcie, jaki dzisiaj jest smog. Nie wiem, czy kamera to odda, ale chyba powinna, ponieważ jest naprawdę gęsto. Jak minarety są dość wysokie, nie takie jak ten, to praktycznie ich nie widać, ich szczytów. Pamiętacie, jak pokazywałem wam, co działo się na tych uliczkach, wąskich uliczkach w okolicy Starego Miasta, w okolicy Hagia Sofia i wszystkich najważniejszych budynków. Ogólnie w Stambule nie radzę wam zjeżdżać z tych głównych dróg. Poruszajcie się raczej tymi głównymi drogami. Tutaj jest spory ruch, jak widać, ale ulice są dość szerokie, także bez problemu sobie poradzicie. Ale jeżeli chcecie wjechać w te węższe uliczki, to dużym autem, kamperem będzie naprawdę bardzo, bardzo ciężko. Raz była taka sytuacja, że po prostu z trzech ulic został zatrzymany ruch i gościu pomagał mi manewrować tak, żeby przepuścić najpierw tych z jednej, potem drugiej, trzeciej. O, jakiś VIP jedzie. Ale tylko jedno auto go eskortowało. I po prostu jak wszyscy wyjechali, to ja szybko jakoś uciekłem uliczką pod prąd, byle tylko, bo ona była akurat przejezdna, ta pod prąd, byle tylko się wydostać stamtąd i potem widzieliście, godzinę próbowałem wyjechać, a po 5 minutach, jak wjechałem w te uliczki, zdecydowałem się, że wyjeżdżam. To mi potem godzinę zajęło wydostanie się stamtąd. Tak tłoczno było i ciężko się wydostać. To, co tutaj widzimy, to no, tu jest nieporównywalnie to jest naprawdę dobrze. Te uliczki, te ulice są spoko, te główne, ale te mniejsze lepiej nie wjeżdżać, bo będziecie tego żałować prawdopodobnie. To już wiem, czemu nad Istanbulem tak latają te helikoptery. Jak są jakieś konkretne biurowce, to mają lądowiska na dachach. No i pewnie ważne osobistości latają sobie w ten sposób, unikając korków. Lub jak ktoś po prostu ma hajs i chce uniknąć korków, to między
surowcami się tak przemieszcza. Zwróćcie uwagę na to, że tutaj na tych głównych ulicach co chwila jest policja, która pilnuje, żeby ruch przebiegał w odpowiedni sposób. Jadę tak już przez kilka kilometrów i naprawdę faktycznie jest wszędzie policja. I oprócz drogówki co jakiś czas jest też prewencja, tak jak u nas, nie wiem. Nie wiem, czy dobrze mówię, czy to faktycznie jest prewencja, czy może jacyś antyterroryści, którzy pilnują, tak jak tutaj widzimy, na przystankach, tak jakby przystanki autobusowe były obstawione tą policją. Muszę sprawdzić, czy ja dobrze w ogóle jadę. Coś mi się nawigacja wyłączyła. Ale nawet jeżeli to nie są antyterroryści, to antyterrorystów i tak jest widać dość sporo na ulicach, ponieważ szczególnie w miejscach, gdzie przechodzi sporo osób, czyli okolice jakieś, wejść do portów, wejść do znanych atrakcji turystycznych, stoją policjanci z bronią automatyczną. W tym wypadku akurat pani policjant na motorze. No jak widzicie, wszyscy nie używają kierunkowskazów. Rzadko jest to spotykane, żeby ktoś używał kierunkowskaz. Miasto nie ma końca, jedzie się i jedzie. Tutaj widzimy pana z długą bronią. W sumie z automatem. To chyba nie był karabin, tylko pistolet automatyczny. Ale to są takie grube podjazdy, że już na dwójce wjeżdżam. Nie było lepszej drogi? Coś jadę na plażę, na wybrzeże. Tu my takimi górami kieruję. No to w sumie nie żałuję, że Google Maps tak nie pokierowało, bo spójrzcie na ten widok. Tam widać jeden z tych mostów, który można przedostać się na drugą stronę
cieśniny Bosfora. Ale zobaczcie, jaka jest mgła, jak nad cieśniną ta mgła się rozciąga. No i zapewne też był taki smog, bo wiadomo, smog jest wtedy, kiedy są odpowiednie warunki atmosferyczne. Także gdy w mieście mieliśmy smog, to poza miastem mamy takie piękne, niskie chmurki. Zawsze ciężko powiedzieć, kiedy to jeszcze mgła, a kiedy to już chmura. To był odwieczny dylemat, jak lataliśmy na paralotniach. Ktoś powiedział, o zobaczcie jakie mgły, nie, to już chmury. Jak znacie definicję, to podajcie. Będzie dyskusja w komentarzach. Witajcie nad Morzem Czarnym. Tutaj kończy się ten odcinek. Opuściłem Stambuł, dojechałem do miejscowości Kumkoy. Co będzie dalej, dowiecie się oczywiście w następnym odcinku. Ten odcinek jest dla mnie wyjątkowy, ponieważ Stambuł to miejsce, które chciałem od dawna odwiedzić, ale ciągle przekładałem to, ponieważ były inne miejsca, w których musiałem się znaleźć. Jeżeli ten materiał Wam się podobał, zostawcie łapkę w górze, dajcie komentarz, napiszcie, co myślicie o tym, co właśnie widzieliście. No i oczywiście, jeżeli chcecie dowiedzieć się, co będzie działo się dalej, gdzie dalej wyruszę, no i zobaczyć wybrzeże Morza Czarnego, to oczywiście nie zapomnijcie subskrybować kanału, żeby nie przegapić moich kolejnych przygód. Tymczasem żegnam się z Wami. Trzymajcie się. Cześć!